Astrid posłała mnie do Moiri, mojej pierwszej poważnej zleceniodawczyni. Moiri jest aptekarką w Markarcie i pragnie śmierci jednego z bandziorów grasujących nieopodal Wichrowego Tronu. Zatem ponownie północny wschód i droga pełna tajemnic do odkrycia. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Skyrim na moim kanale. Kontynuujemy tę niesamowitą i epicką opowieść drogi w tym jakże klimatycznym świecie. Przed wami Derwan, członek Mrocznego Bractwa, stojący w lesie przy swojej chałupce. Tak, przyszedłem sobie tutaj do mojej chałupki z racji tego, że coś tutaj wypadałoby w końcu ruszyć. Ostatnio miałem ruszyć, a nie ruszyłem. Wyładowałem sobie cały mój budulec z konia, który miałem gdzieś tam w wiłkach pochowany, jakieś sztaby, kamienie i tak dalej. I teraz przyszedł czas, aby coś tutaj zbudować. Mamy taką podstawową motochatę tutaj, Raila, bodajże, czy Raja? Jak ona się nazywa? Moment. A ja nie mogę biec, to nie sprawdzę. I oczywiście tę taką prostą, zwykłą chatę można, no wypadałoby rozbudować w jakiś sposób, dlatego ja to zaraz zrobię z miłą chęcią, tylko że najpierw muszę użyć stołu kreślarskiego bodajże, żeby po prostu stworzyć jakby plany głównego budynku. Tak, główny budynek to jest chyba to, co mam, a to jest całe ten taki, cała ta taka przestrzeń, w którym wydaje mi się, że już moi towarzysze, moi... Ci, którzy ze mną podążają, między innymi Ygritte, może wtedy już ona tutaj przejdzie. Zobaczmy, dobra. Dom, usuń warsztat. Nie, jeszcze nie. Chyba to jest usunięcie tego tutaj, tych stanowisk. A ja tego nie chcę usuwać, bo po prostu nie chcę. Dobrze, i teraz tak, mając te plany, ja tutaj w warsztacie ciesielskim muszę tutaj sobie zbudować główny budynek, drzwi. Zaczynamy od drzwi, ale czego mi brakuje? Łączników, zamka, dwóch zawiasów i dwóch gwoździ. Czyli teraz tak, trzeba skorzystać z kuźni, z kowadła właściwie. Więc tak, gwoździe, tak, żelazne łączniki, razy dwa bodajże, o ile się nie mylę. I co jeszcze? Zawiasy, dwa. I chyba to jest wszystko, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli czegoś nie zapomniałem, mam nadzieję, że nie zapomniałem. Czegoś zapomniałem. Zamek. Jeszcze mi jest potrzebny zamek. Moment, czy ja tutaj czasem nie mam w tym kufrze? Bo ja coś. Pamiętam, że ja raz coś u kowala zrobiłem. Ale nie, ja mam tutaj tylko żelazo, glina i kamienie z kamieniołomów. Dobra, to nie. No to tak, no to zamek. Zamka nie mogę zrobić, tak? Co jest wymagane do zamka? Sztabka korundu. Aha, no to korundu mam. Akurat to tutaj mam. Tak jest. Akurat jedna, no idealnie. Dobra. Więc robimy zamek. Pyk. Dobrze. Na kowadle. I warsztat ciesielski. No, przyszedł po prostu czas, aby ten dom zacząć rozbudowywać, bo ja tylko postawiłem główne pomieszczenie, sień właściwie i stajnie dla konia, więc wypadałoby zrobić więcej i fundament potem. Dobrze, ale zaraz, moment, ja postawiłem drzwi bez fundamentu. Aha, tu się zrobił plac taki, który będzie jakby jest ogrodzony teren, w którym będzie tutaj się znajdować to. No dobra. Zobaczę, czy mi budulca wystarczy na coś jeszcze. Wydaje mi się, że teraz żadnego żelaza chyba już potrzebować nie będę. I teraz tak, moment. Czy ja na stole kreślarskim coś muszę jeszcze dorobić? Nie, usuń warsztat. To nie. W takim razie nie. Dobra, jeszcze raz. Co jest potrzebne do fundamentów? Fundament, gdzie to było? Tu jest fundament. Mam opiłowane bale. Kamienie z kamieniołomów. 30 sztuk. Chyba akurat tyle mam w kufrze. No idealnie wręcz. Dobra. W razie czego kamieniołom mam tutaj obok, więc spokojnie. Dałoby radę. Jest fundament, warsztat zbrojmistrza, zagroda, ale to nie, najpierw zajmijmy się
tą taką większą chałupą. Myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Tak. Dobrze, to mamy fundament. Jest fundament? Tak, pojawiły się fundamenty. A co dalej? Co dalej? Podłoga. Sześć kamieni z kamieniołomów. To trzeba będzie to wydobyć. Tutaj. Dobrze, ja to sobie wydobędę od razu, skoro już tutaj jestem. To jest to? Nie, to nie jest to. Moment, może kawałeczek jeszcze tutaj dalej. A tu jest kamieniołom. Dobra. Tutaj, okej. No trochę tego potrzeba, tak? O ile pamiętam. Więc, kurde, mam dziurę kompletnie. 6 sztuk było potrzebnych do podłogi. A mam 4, teraz jest 8. Jeszcze kowalstwo mi to tutaj skilluje. Dobra, to znowu sobie nakopię więcej tego. Potem na datek schowam do kufra i obciążenie powinno mi się unormować, że bez problemu powinienem potem już pośmigać sobie. Dobra, wystarczy. Tyle wystarczy. Zresztą ja tutaj po podłodze pewnie znowu coś trzeba będzie zrobić. I oczywiście kamienie pewnie znów będą potrzebne, no ale to na spokojnie sobie to opanuję. Dobra, zerknijmy. Tu jest tylko kamień do podłogi. Okej, no logiczne. Kamień szlifierski, nie. Teraz tak. Szkielet konstrukcji. Gwoździ jeszcze. Jeszcze gwoździ. Pytanie, czy ja mam tyle żelaza? Mam tutaj jakieś żelazo. Dobra. No to widocznie całe żelazo uda mi się zużyć. Gwoździe. Są gwoździe. 10 sztuk. A to zrobię sobie jeszcze, bo tego będzie pewnie jeszcze więcej potrzeba. Dobra. Używamy warsztat dalej. Konstrukcja ścian. Okej. O, proszę. Dobra. Super. Co następny? Jaki następny etap? Filary na piętrze. Ściany pierwszego poziomu. O, to będzie chyba. Tak, to będzie bodajże bardziej potrzebne. Jeszcze trochę gwoździ. Dobra. I gliny. Glinę mam tutaj. Bardzo dużo gliny mam tutaj. Wezmę sobie na razie 10 jednostek gliny. Więcej mi nie będzie potrzeba na ten moment. Raczej nie tu. Ach. Jeszcze mi się to troszeczkę myli. Nie, coś jeszcze. 16 gwoździ. Aha, 16 gwoździ. Ja mam za mało gwoździ. Gliny mam ok. No to jeszcze gwózdeczki. Będzie 10. Dobra. Tak, jest. Ściany pierwszego poziomu. Filary na piętrze. Jeszcze więcej gwoździ. No, chyba na gwoździe tutaj pójdzie najwięcej tego budulca całego. Dobra, jest. Są gwoździe, gwózdeczki. I są filary na piętrze. Ok. I teraz ta konstrukcja dachu. Główny budynek, ściany drugiego poziomu. No tak, bo ja mam piętro sobie zrobiłem. Opiłowanych bali mam za mało. Będę musiał znowu zamówić, albo po prostu w tartaku sobie samemu je naciąć. Ale chyba zamówię po prostu. Tutaj nieopodal jest ten tartak zresztą, więc spoko. I ściany drugiego poziomu, gwoździe, glina. Na bali mi starczy. To jeszcze tak. To jeszcze gwoździ. Akurat będzie 10. I gliny wyciągnę. Troszeczkę. Cyk. Dobra. I troszeczkę gliny z kufra. Znowu może. Moment, mi tam brakowało. Nie wiem, czy dwie chyba mi brakuje, tak? Dobrze myślę? Dwie? Nie. Jeszcze nie. Cztery mam. Dobra, to jeszcze cztery. Okej. Coś mi krucho. O, jest. Coś krucho z pamięcią. Wiecie, no ja nagrywam ten odcinek po pracy. Mam na popołudniową zmianę, więc mogę troszeczkę nie kontaktować, ale postaram się być w formie. Dobra, ściany drugiego poziomu. No i oczywiście dach jest potrzebny, no ale to do dachu to bale. Mam 5, potrzebuję 10 tych opiłowanych bali. Później to sobie hutę postawię, wszystko elegancko. Dobra, jak to wygląda? Bardzo to ładnie zaczyna wyglądać. Dom brata
z Mrocznego Bractwa. No, coś pięknego. Dobra, jak tam mój udźwig? Bo widzę, że dalej jest ciężko. To tak. Dobra, to teraz się trzeba odciążyć. Tu. Wyrzucę, przerzucę po prostu o stal jak najbardziej, pewnie żelazo też. Ja to sobie wszystko potem wezmę. Większe klejnoty duszy też chyba. Wióry nie, wióry to jako rozpałki i tak dalej. O, skóry. Ja sobie kiedyś tutaj po prostu przyjdę, postawię sobie stojak do garbowania i wówczas zabiorę się za porządnie za te skóry wszystkie moje. Szpony to ja bym może jednak zostawił gdzie indziej, w domu u siebie. O, kamienie z kamieniołomów. No, cholera mi tego tyle. W domu u siebie na tym. Tam gdzie, wewnątrz po prostu. Gdzie jakieś takie bardziej cenne rzeczy. Ja mam tutaj tego aż chyba za dużo. Zdecydowanie. Dobra. Od razu lepiej. Wejdziemy do środka i zobaczmy. No tak, zaczyna już to jakoś wyglądać. Tylko że na razie tutaj jest wyjście na zewnątrz. Ale podłoga już proszę. Już tutaj jest coraz lepiej. I pogotować można i w ogóle. Dobra, to teraz tak. To jest to, co mam w kufrze. No trochę tego jest. Trzeba to będzie przejrzeć jeszcze raz, bo... Trzeba to będzie koniecznie przejrzeć. Bo warto... Jest, są szpony. No to tutaj też powinienem szpony chyba schować bez problemu. Tak, udało się. Granat bez skazy... A klejnoty muszę mieć przy sobie. No nic, dobra. Zwierzęce kości. Ja tu kiedyś zrobię po prostu taki spokojniejszy odcinek craftingowy, aby sobie te klejnoty duszy. One nic nie ważą w sumie. Co tu jeszcze jest takie ciężkie w miarę? No nic za wiele. Narzędzie do balsamowania. Po co mi to? Musiałem to pobrać przez przypadek. Pamiątka rodu to oczywiście pamiątka na jakieś moje, z jakichś moich trofeów. Dobra, co ja tutaj mam? Lutnia. Lutnia jak najbardziej musi być. Musi być lutnia. Ten pancerz. No ja na razie używam tutaj pancerza z Mrocznego Bractwa, więc ja to wszystko tutaj sobie... O. Czego nie używam, to ja sobie zostawię. Ale widzę, że amulet Gauldura, ja tego nie zwróciłem uwagi. On podbija mocno statystyki. Jaki ja noszę amulet? O ile jakiś noszę w ogóle. Nie noszę amuletu. To jest pierścień. No nie noszę amuletu. Ja go trzeba założyć w takim razie. Oczywiście. Dobra. I teraz tak. Na pewno kostur Gauldursona. Jest mi kompletnie niepotrzebny ostrze Cities. To jest duże ostrze. Zostawię. Przedświt używam. Oczywiście. Dobrze. Jeszcze nie jest rozładowany, więc ok. Szabla Linor jest też tutaj w ulubionych. Ten sztylet jest ciekawy. I ten sztylet jest ciekawy. Oba sztylety są ciekawe. Z racji tego, że jako brat z Mrocznego Bractwa, członek Mrocznego Bractwa, zabójca, dobrze by było, abym biegle posługiwał się taką krótką, jednoręczną bronią, jak sztylety właśnie. Zardzewiałe strzały jakieś. To nic nie waży. Strasznie słabe obrażenia. Dobra, coś my tu jeszcze mamy. Mamy tutaj bardzo dużo książek. Książki ja sobie, tak. Ja sobie potem przejrzę, kiedy będę już sobie tutaj przeglądał, że tak powiem. Aha, tą notatkę muszę przeczytać w ogóle, okej. Świński pomiot, rozważ adopcję. No dobra. I notatka zostaje póki co. Teraz jeszcze mam tutaj dużo zwoi, które są w cholerę warte. Ale raczej nigdzie nie będę o żadne miasto dzisiaj zahaczał. Dzisiaj będzie odcinek, no, który skupi się, w którym skupię się na zadaniu, na zleceniu od Muiri. Już tak na poważnie. Tylko przejrzę zapasy żywności. O cholera. Jakaś zgnilizna. I tutaj zgnilizna. Nieświeże. Suszone mięso. Dobrze, że ono się nie psuje, tak? To jest jakieś świeże mięso w ogóle. Ciekawa. Dobra, ja muszę tą zgniliznę w takim razie wyrzucić, no bo to tak nie może być. Dobra. W warsztacie ciesielskim ja sobie mogę robić meble, tylko że jeszcze nie tym razem. Jeszcze nie tym razem. Dobra. Tutaj mamy glinę.
Tu jeszcze mamy stosy belek. 5 sztuk mi zostało, okej. Gdzieś tutaj wyrzucę. To sobie... To zaszczyt znów cię widzieć. Tak, Raja. Dla mnie też zaszczyt. Tutaj sobie wyrzucę gdzieś to mięso. Tą zgniliznę całą. To jest poza tym ciężkie. No proszę. Surowe mięso pająka i tego aż 18 sztuk. Masakra. Dobra, wszystko wyrzucone. Okej. Dobrze, chudy i jak tam moje potrzeby? O kurde, strasznie, strasznie jestem zaniedbany. Dobrze, no to tak, suszone mięso z trolla. Zjemy. Robi się w sumie wieczór. Się zastanawiam, czy nie przespa... Nie, 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 rusza najwyżej nocą. Rusza najwyżej nocą, a ruszamy gdzie? Ho, 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 ruszamy tutaj. Zabić Alaina Dufonta. Trzeba będzie podejść to od strony Korvanjund. No ruszam w drogę, tylko że nie obiecuję, że ja dzisiaj dotrę na miejsce, ponieważ znów myślę, że warto będzie coś poeksplorować, z czego jeszcze nie zbadałem. Tak, warto będzie poeksplorować, zdecydowanie. Jakieś może ruiny się też napotoczą po drodze, których nie zauważyłem. A jeszcze coś można by zjeść. Chowaj się, chowaj się. Jeszcze zobaczymy, co tam wybierze sobie Derwan sam do jedzenia. No widzę, że nie zaskoczyło. Nie mam odpowiedniej żywności. No to suszone mięso z trolla, no, no. Tak, skrypt nie zaskoczył ze skrótu klawiszowego, no ale dobra. W porządku, nic się takiego nie dzieje. Bukłak mam pełen, więc z bukłaka się napiję. Jestem syty i powinienem być nawodniony. Chociaż nie, jeden poziom może jedynie będę nawodniony. No to żeby się jeszcze... Jestem nawodniony, tak? A no to wszystko jest ok. No to dobra, no to super. Dobra, w takim razie chowamy. Zapis z gry szybciutki i do stajni. No, domek tutaj powoli się buduje. Progres jest, postęp jest. Czas w drogę na północny wschód. Gdzie czyhać, gdzie czeka na mnie Alain Dufont. Jest on, bodajże o ile dobrze pamiętam z tego co mówiła Muiri, obecnie jest on przywódcą jakichś tam oprychów gdzieś nieopodal Wichrowego Tronu. Gdzieś tam grasują, podejrzewam, że może nawet Jarl Wichrowego Tronu już na niego wydał list gończy, zanim puścił list gończy, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby to była prawda po prostu. Teraz tak, tutaj trzeba będzie uważać, aby nie przejść... Ujejku, ja w ogóle w złą stronę poszedłem. Aby czasami się nie zbliżyć po prostu do Helgen. Helgen nie jest w tym momencie bezpiecznym miejscem i ciekawym miastem. Jest tutaj troll. Dobra, no to trzeba się zająć trollem. Troll mnie już bardzo zwęszył z daleka. Trollu, ale nie, nie, nie. Mojego wierzchowca to ty zostaw w spokoju. Tak. Dobra. Trzeba go. Porządnie. No troll to nie jest byle przeciwnik, powiem wam. Aczkolwiek zginąć bym teraz też nie chciał. O kurde, szybki ten troll jest. Ja przypominam tym, którzy może nie zarejestrowali, że zwiększyłem sobie poziom trudności. On się normalnie odradza. Ło, dobra, udało się. Na całe szczęście udało się. Gdzieś mi tutaj mój wierzchowiec czmychnął, jest chyba tam. Bodajże. O ile się nie mylę, dobra. Oczywiście, że spuszczę sobie krew z trolla, bo to jest jednak drogocenna rzecz. Warto to zrobić. Skórę zdejmę. Mam w końcu, porobiłem sobie miejsce na, w ekwipunku na takie zdobycze, więc dlaczego by z tego nie skorzystać? Składniki. Składniki również. Czaszka trolla, łój, oko, serce. Super. I jeszcze przeszukamy w razie, gdyby była tam moja strzała. Są aż 4. No to dobrze. I jeszcze skóra, czaszka. No czaszkę wyjąłem, więc no, dziwnie tak. Dobra, w którą stronę ja spoglądam? W tę stronę spoglądam, a ja raczej bym chciał iść na północ, jak już. Dobra, przyzwiemy konia, gdziekolwiek on był i jest. Ja jednak był tutaj, dobrze. No to w takim razie super.
Dobrze patrzę, okej. Pójdziemy drogą tą na północ od mojego, od mojej chatki. Ja tutaj wiem, że dalej mam fioletowe niektóre te skały, na których powinien rosnąć mech, ale jakimś cudem po prostu, no nie cudem, no moim zapewne jakimś błędem, nie wczytują się tekstury mchu, ale to ja wiem, co to jest, tylko że ja po prostu zapominam ciągle to tutaj opanować. Ja nic między odcinkami nie gram póki co w Skyrima. W sensie, no póki co, no nie gram, bo gram tylko to, co tutaj widzicie na odcinkach i nie wszystko jestem w stanie jakby spamiętać, a nie zawsze swoje odcinki oglądam, żeby to dokładnie zapamiętać, cóż tam miałem do ewentualnie roboty. Dobra, tutaj był ostatnio ten oprych, dosłownie tuż przy moim domu właściwie, ale chyba już jest bezpiecznie. Dobra, i ruszamy spokojnie przez rzeczną puszczę. W rzecznej puszczy zatrzymywać się nie będę. Jedziemy na północny wschód. Droga na północny wschód w stronę obozowiska Alaina Dufonta. Chyba że on po prostu jest nie w obozowisku, a w jakichś ruinach jest ta jego ekipa. Podejrzewam, że łatwo z nimi nie będzie. Może w rzecznej puszczy sprawdzę, czy u kupca albo u kowala nie będę mógł kupić lepszych strzał, bo możliwe, że będę w stanie kupić lepsze strzały. No to byłby pomysł, to byłby plan. Myślę, że to byłby dobry plan, bo w tym odcinku może nie dotrę, może po prostu w tym odcinku Derwan puści wodze i swoje pragnienia ku eksploracji. A dopiero za jakiś czas, w kolejnym odcinku może dotrę na miejsce. Tutaj się nie ma gdzie spieszyć. Tutaj nie ma się gdzie spieszyć. Skyrim jest wyjątkową krainą i warto zwiedzać jak najwięcej. Co prawda ja teraz głównie trzymam się wątku Mrocznego Bractwa, głównie skupiam się na pięciu się po szczeblach kariery w tej niesamowitej, zapomnianej niemal już gildii Mrocznego Bractwa, które obecnie w sosnowym lesie nieopodal Falkret zamieszkuje ostatnią swą enklawę w całym Tamriel. Także na tym się skupiam przede wszystkim, ale też oczywiście nie na takiej zasadzie, że będę tutaj śmigał czy to jakąś tam szybką podróżą, czy w jakikolwiek inny przyspieszony sposób. No, to znaczy oczywiście nie tak, że tylko, bo jeżeli gdzieś na przykład będę musiał wrócić w przeciągu jednego odcinka, no to wiadomo, że... A oni już tu mają wszystko pozamykane, rozumiem, już jest późno. Ale koniku, koniku, ja wiem, że ty się boisz, ale tu jesteśmy bezpieczni. Nie, jest, u kupca, kupiec jeszcze może jest czynny. Może uda ci się przemówić do rozsądku mojemu durnemu bratu. Dobra, ja się tutaj znów kupiec nie wtrącam. Kupiec rzecznej puszczy ma wszystko, czego możesz zapragnąć. No to liczę na to, że strzały będziesz również miał, Lukanie. Różnorodne towary. Strzały, no masz jakieś tam strzały, ale to naprawdę jest bardzo słabo. Bardzo słabo tutaj jest. Dobra, kupię te cztery strzały orkowe. Takie, no to już będą takie naprawdę na zaś. Właściwie. No nic, no liczyłem na to, że naprawdę coś tutaj kupię, ale się okazuje, że jednak nic z tych rzeczy. Czyżbym musiał zahaczyć o białą grań? Tak jakby i bez tego było sielankowo. No nic, no niestety. Nie poradzę, nie pomogę, nie tym razem. Stój, 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 spokojnie, spokojnie, koniku. Dobra, no to ruszamy dalej. Moment, czy ja dobrze jadę? Tak, dobrze jadę. No to ruszę w stronę białej grani. Może u pijanego łowcy uda mi się dozbroić się w strzały, bo ja tych strzał sądziciela nie mam za dużo. A, no, reszta strzał jest dosyć słaba. Ja bym wolał jednak tutaj tak swoją maksymalną możliwą mocą i wydajnością walczyć. Cóż tu się pojawiło? Ach, proszę bardzo. No tak, 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 tak. Jeden z tajemniczych obiektów w nieopodal Rzecznej Puszczy. To jest też jedna z nowszych modyfikacji tutaj u mnie dodanych. Dobra, ruszamy dalej. Generalnie w Skyrim jest więcej życia, miasta są większe, miasta są obszerniejsze. Wokół miast jest też więcej życia w dziczy, w głuszy.
Miasteczka również są tutaj dużo bardziej rozbudowane teraz. Nie pamiętam, jak nazywa się ta modyfikacja. Ja je będę linkował, te modyfikacje wszystkie, w opisie do filmu, pod filmem. Nie wiem, czy tutaj, ponieważ obecna lista jest już troszeczkę nieaktualna. Całkiem możliwe, że dopiero kiedy rozpocznę trzeci sezon Skyrima, czyli po Mrocznym Bractwie, dopiero wtedy podlinkuję wszystko, co mam, jeżeli chodzi o modyfikacje, a chodzi po prostu mi też przede wszystkim o to, żeby tutaj, no, są tutaj te fioletowe jakieś właśnie mchy, żeby fuszery nie ewentualnie nie linkować. To jest zapewne kwestia kolejności i tak dalej, no ale wczytywanie modów, ale no jednak mimo wszystko na tyle mocno żongluję tymi sprawami, tymi modyfikacjami, że na ten moment nie warto mi tutaj nic linkować, bo to w kolejnym odcinku już połowa rzeczy może być nieaktualna. Nie mówię, że będzie, ale może być nieaktualna. Dobra, no to szybki szpil do Białej Grani tutaj, bo naprawdę droga czeka. Szybki szpil do Białej Grani i ruszamy na ten północny wschód. Ja już tam byłem nie raz właściwie. Oj, cóż się stało? A jest, dobra. Byłem już tam nie raz, no przecież w tych miejscach, no ale jednak jakoś mnie tam jakieś to przeznaczenie ciągnie. Tu jak nie Mroczne Bractwo, to co innego. No, tak to już jest. Dobra, w porządku. Jest tutaj komendant Kajus. No tutaj jest, widzę, u Kowala jest nieczynne. Dlatego ja tutaj do Pijanego Łowcy wejdę, bo to nie tylko jest sklep z bronią dla łowców, ale również jest to gospoda, więc ona musi być czynna przez cały czas. Dobrze, Elrindir. Przyszedłem po strzały. Witaj, przyjacielu. Potrzebujesz jakichś zapasów łowieckich? Tak, potrzebuję strzał. Dobry strzał. Mam nadzieję, że masz. Łuk i strzały dla najlepszych łowców. Mam nadzieję, że najlepszy łuk i najlepsze strzały. Dobra, zobaczmy. Krasnoludzka, orkowa, no dużo masz tego, faktycznie, nie po... Tak, to ja rozumiem. Dobra, stać mnie, więc wezmę i te. Cóż jeszcze, żelaznych jest za dużo, nie potrzebuję tych żelaznych. Ewentualnie te elfie. O, elfia strzała, bardzo dobry pomysł. Dobra. Dedryczny nóż myśliwski, o kurcze. Jeszcze te obrażenia, no coś pięknego. Dobra, mój łuk zadaje obrażeń 39, no, także jest ok. Dobra, poszukiwacza 77, Einschilel 41, strzały sądziciela, no tych strzał bym chciał jak najwięcej, trudno je dostać. Być może będę mógł je kiedyś w końcu sobie po prostu wykuć. Dobra, dziękuję ci, Elirindir. Kolejny bardzo zadowolony klient. Bardzo dobrze, w porządku. No to ja tutaj dłużej nie zabawiam, nie ma to sensu. Pojadę nocą, no nie mam najwyraźniej innego wyjścia. Tutaj widzę, że naprawdę już robi się coraz później, więc no pora w drogę, no nie ma co tutaj marudzić już dłużej. Zapasy uzupełnione, broń jest, strzały są, trzeba po prostu ruszać. Dobrze, szybki przegląd mapy. Co prawda ja już tutaj tędy jeździłem, śmigałem. Tak, farma Loreiusa. Tutaj po raz pierwszy spotkałem Cycerona z tą śmieszną skrzynką z nocną matką. A tutaj jest Corvanion, w którym też byłem. Także dobra, tędy już jechaliśmy, droga jest znana. Gospoda przy nocnej bramie. Wszystko tutaj, chyba nic po drodze tutaj nie ma. Ale jednak mimo wszystko ja nie będę tutaj robił żadnego cięcia, że spotkamy się na miejscu, jedziemy dalej, bo coś mi się wydaje, że na tym prawym zboczu rzeki pojawiały mi się na kompasie jakieś ciekawe miejsca, jakieś jaskinie, ruiny nie, ale jaskinie, jaskinie też zawsze warto zbadać. Dzisiaj tak eksploracyjnie, jak mówiłem, więc jeżeli dotrzemy na miejsce... No to dotrzemy, jeżeli nie, no to nie. Kiedy wy to oglądacie, już wszystko wiecie, bo prawdopodobnie tytuł filmu zdradza, co dzisiaj zdążę zrobić, a co nie zdążę, a czego nie zdążę zrobić. Także spokojnie. Dopiero 29 minuta, także jest. Jest dobrze. Okej, tak, no nie myliłem się, jest tutaj i obóz gromowładnych i jakaś jaskinia po drodze.
gdzieś tu, bardzo blisko. Moment, trzeba będzie tu w takim razie zostawić konika. Gdzieś tutaj go zostawię sobie, na spokojnie, tak. Dobra. Dobra, ty już wiesz, koniku, że masz za mną nie iść, tak? No co mordo, no patrzysz na mnie. Idziesz za mną, czy nie idziesz za mną? Idziesz za mną, no to stój. Dobra. Czekaj, czekaj, bo ty tu nie dasz rady wejść, Borocku. W porządku, trawy są tutaj dosyć wysokie, ja się tutaj może trochę przyczaję, bo czasami, jeżeli w tych ruinach są bandyci, znaczy w tych jaskiniach są bandyci, to wystawiają straż przed nią. Także może być różnie. Ale zobaczymy, co tutaj jest. Coś mnie tutaj już wykrywa. Cóż to? O, ja coś bandyci. Okej. Dobra. Skoro tak, no to tak. Okej. Oj, chyba dostał strzałą od swojego w plecy. Ja ci nie dam rady? Zaraz tarczę ci połamie, kolego. Dobra, jest, udało się. No, strzelaj, strzelaj, próbuj, próbuj, kociku. Zróbmy tak. Dobra. Tak zrobimy, dokładnie tak zrobimy. Okej, nic mi się wielkiego nie stało. Czyli są tutaj jakieś byle rzezimieszki, no nic pewnie się tutaj ani nie obłowie, ani nic ciekawego mnie tu nie spotka, no ale dobra. A, mamy tutaj jakąś łososia, no to bardzo dobrze. Okej, jest garnek do gotowania w razie czego, gdybym potrzebował. Pory, więc mógłbym sobie zupkę jakąś ugotować, no ale nic, póki co mam pożywienie. Suszone mięso trolla wcale nie jest jakieś takie byle jakie, że tak powiem. Dobra, gdzie jest ten bandzior? Pierwszy tutaj jest. O, jest granat, liścik do Rodulfa. Przejrzymy w wolnej chwili, wytrych i jakieś tam łachy. Dobra, łachy mi nie są potrzebne. Zapiszę sobie grę w razie czego, bo może Herszt będzie jakimś kozakiem. Wolałbym, żeby nie był, no ale różnie to może być. Ach, tutaj moment, jest. Jest ktoś tutaj. Dobra. Już nie ma, okej. Ale siedzi jak siedział, okej, jest dobrze. Przeszukamy te worki, pomidory. Warzyw chyba nie potrzebuję. Tu jest jakaś beczka. Jagody jałowca mogą być. Lawenda też może być, to jest jakieś zawsze zioło. Gnilec narniny, stolec chochlika, muchomor czerwony, biały kapelusz, trzy grzybki obok siebie różne. Jest tu jakaś księga. Księga Ulfra. Dziwna sprawa. Ulfr. Ach, nic, może zaczął pisać książkę, a nie skończył. Pusta książka. No nic, dobra. Idziemy dalej. Ja kojarzę te jaskinie. Coś tutaj wydaje mi się, że albo już kiedyś Jarl dawał mi tutaj zlecenie na zabicie tych tutaj łachmytów stąd. Albo już tu po prostu byłem i osiedlili się kolejni bandyci. Zobaczymy. Dobra, jest tu beczka lawenda. Dobra, lawendy jednak już więcej nie biorę. Czy tutaj ktoś jest? Nikogo tutaj nie ma w tym miejscu. Tam zapewne ktoś będzie, bo tu chyba już są główne ich komnaty jakby. Futrzane hełmy. Tego nie potrzebuję. Dobra. Powolutku. Skradając się. Wchodzisz w dom? Jest już ktoś, okej. Dobra, jednego mniej. Co to było? Jest co najmniej dwójka. Co najmniej dwójka. Pokażcie się, pokażcie mi się tutaj. Na pewno jest. Dobra. Kolejna poszła. I kolejny poszedł, dobra. To chyba ta trójka tutaj cała już jest w tym momencie posprzątana. Ciasto i diament. Cóż to będzie? Atin Muendil. Ciekawa sprawa, wezmę sobie to. Złota troszeczkę, ale mało, ale zawsze coś, dobra. A
Złoto, proszę bardzo. Paski skóry. Mieszek. W komodzie coś patrzyłem? Buty górnika, łachy górnika generalnie. Tu można odpocząć, ale odpoczywać nie będę, bo nie mam takiej potrzeby. Dobra. Pierwszy bandyta, banita. No to banici nie są jacyś tam znowu. Trudni. Kolejny bandyta. Tak, strzały to ja muszę koniecznie sobie tutaj. Jeszcze jeden. Dostał prosto w łeb. Dobra, i teraz tak. Pytanie, czy to są wszyscy? Czy kogoś tu jeszcze spotkamy? Widzę kufer. Przewodnik podróżnika to chyba mam. Nadzieja rodu Redoran. Nie wiem, czy ja to mam. Kurde, coś kojarzę ten tytuł. A, nawet jak nie mam, to gdzieś zapewne jeszcze znajdę. Także, no. Wiadomo, jak to jest. To jeszcze wyżej można pójść, więc może tam ktoś być jeszcze. Mikstura pomniejszego. Sztab nie biorę, ale jest zguba nieumarłych. Dobra. Złoto chętnie zawsze przytulę. Mikstura kowala. Tak, kowalstwo chyba zwiększa, kiedy się ją wypije na jakiś czas. Coś tak kojarzę. Laboratorium alchemiczne. Na razie nie. Laboratorium to ja będę sobie... Z laboratorium to ja sobie będę korzystał, kiedy postawię laboratorium w moim domu, więc myślę, że to wystarczy. Tamto mi spokojnie wystarczy. Okrągła, ciężka tarcza, żelazne buty. No tutaj dużo uzbrojenia mają, jak widzę. Nile snarniny. Ja tu wszedłem o takiej... O, proszę, lutnia. Wezmę jeszcze jedną może. Albo nie, nie będę brał jeszcze jednej. Jedna wystarczy. Myślisz, że się uda? Jeszcze ktoś jest jednak. Mogę szkolić psy. A tutaj są jakieś ogary. Mieszek. Komoda. Będziemy mieć szczęście, jeśli nie rozszarpie nam gardeł. Jestem ciekaw, co się stanie, jak ja pociągnę za ten łańcuch. Och. Co to było? Jest tam kto? Dobra, piesek mi trochę pomaga. Czy tam wilczek. Zabili go jednak. No chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie tutaj, do mnie. Oj, nie trafiłem. Dobra, kolejna. Dobra. A ten? Nie umarł? Nie mogę się. A to banita jest. Aż zajrzę do twojej sakiewki. Kilofem do mnie? No chyba... Chyba nie szanujesz mnie, przeciwniku. Dobra, orkowe strzały, poszukiwacza, okej. Okay. To wszyscy? To chyba wszyscy, na to wygląda. Dobrze. Oni tego psa chcieli wytrenować do walk. Coś tak mi się wydaje. Wilka właściwie, nie psa. No, ale wilkowi udało się tutaj kogoś zagryźć, chyba. Czy jednak nie? Trzymali go tutaj. Co tutaj? Mikstura pomniejszego uzdrowienia. No tak. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze mamy? Wyciągnę jednak. O, jest strzała. Wezmę ją, bo szkoda tutaj marnować strzał, zwłaszcza tak dobrych. Jest kolejna wbita, będę musiał to pozbierać koniecznie. Dobra. Granat, złoto, no mojej strzały nie widzę. Ale tu jeszcze jest bandytka. Nie, to jest inna. Może tego? Jest strzała poszukiwacza, dobra. Tu mu tylko wypadła broń. Okej, wyżej. Powinien być herszt jeszcze, zawsze jest herszt, więc to jeszcze nie jest wszystko. To jeszcze nie jest wszystko. Ale to jest dobry trening przed właściwym zabójstwem, no bo podobną grupę będzie, podobnej grupie przewodzi ten cały Alain, którego mam zabić. Także no, jakieś doświadczenie w tym momencie sobie zbieram. Pszenica również. Pszenica jest też jako rozpałka i ona w niektórych... Jest ruda żelaza. Na razie nie, nie tym razem. I ona w niektórych, albo jednak, pszenica w niektórych sytuacjach jest dosyć łatwa do rozpalenia, także warto taką pszenicę pozbierać sobie chociaż trochę.
No w sumie skądś tą rudę żelaza będę potrzebował do rozbudowy domu chociażby, nie? Więc jednak myślę, że napotkane żyły warto wydobywać. No jaskinia jest dosyć głęboka i prowadzi w górę. No ale to w takim razie trzeba poszukać herszta. Widzę, że tutaj jest dosyć bogata grzywnia. Krwawiące korony, muchomory, stolce chochlika. Dużo tego, dużo. No ale to dobrze, ja sobie zrobię jeszcze potem przegląd. Punkt widokowy. Ciekawe. Aha, to jest wejście na punkt widokowy. Myślałem, że tam jest jakiś obiekt. Dobra, zobaczmy. Jest. Nie, to jest chyba tylko zwiadowca. A, to jest Hajwar Żelazna Ręka. I już nie ma Hajwara Żelaznej Ręki, więc ktoś znaczny. Skoro opisany z imienia i nazwiska. Ktoś znaczny w takim razie. Mieszek, tak. No to sprawdźmy go, przeszukajmy go. Ciężki norski czepiec. Nie, 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 nic ciężkiego. Dziennik wezmę. Orkowy wielki miecz. Wartość niezła, ale jednak nie. Rękawice żelaznej ręki. No to jest coś warte i nie wcale ciężkie. Dobra, wezmę. Troszeczkę złota, niedużo, no ale nie jest najgorzej. Troszeczkę koszt strzału mi się zwróci przynajmniej. No i w kufrze jeszcze trochę złota. Diadem przywołania. Orkowy miecz zwykły, orkowy młot bojowy. Ale to jest wszystko za ciężkie. O, ale szata przemiany ucznia. To już jest coś. Okej, dobra. Dobrze, w porządku. Tutaj mamy to w takim razie już, że tak powiem, sprawdzone. No dobra, czy tutaj coś jeszcze jest? Jakaś ruda, może żelaza? Nie, nic tutaj więcej nie ma. Dobra, wracamy normalnie dołem. Nie chcę tutaj po pokonaniu jaskini rzezimiechów zginąć przez po prostu, nie wiem, spadnięcie z urwiska, no to byłoby słabe. Dobra, no to kolejny punkt na mojej drodze odhaczony. Bardzo blisko białej grani, może dlatego też taki dosyć łatwy ten cel tutaj był. To znaczy, no łatwa, niezbyt doświadczona ekipa bandytów okupowała te jaskinie, może dlatego, aby nie zniechęcać na samym początku. Co to jest? A nic szczególnego, dobra. Dobra. Jest tu jeszcze jakiś wielki kocioł, widzę. Dobra, już tutaj nic nie będę przeszukiwał, ale dobra, skoro jeszcze są grzyby, no to pozbieram. Tego to mi się tutaj ładnie udało. Pieczone ziemniaki. A wezmę sobie pieczone ziemniaki, bo coś przed chwilą byłem głodny troszeczkę. Dobra, to zanim wyjdę, to sobie jeszcze pojem te ziemniaczki. Mam nadzieję, że już mogę. Tak, pieczony ziemniak z pewnością. No i ruszamy dalej, 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 dalej. Coś czuję, że uzbocza tutaj tej góry, przy której jestem obecnie, będzie więcej jaskiń troszeczkę, także... Także już powinno być dobrze. Okej, dobra. Jestem najedzony, można ruszać dalej. Szybkie spojrzenie na mapkę, jestem tutaj, a ja muszę iść tędy, o, przez wieżę Waldheim. No niekoniecznie tędy w sumie. Troszeczkę poszedłem... troszeczkę poszedłem niekoniecznie tą drogą, którą mogłem iść. Bo mogłem iść tędy po prostu, tak. No nic, dobra. To jest bliziutko, więc się mogę ten kawałeczek do mostu wrócić. Nic mi się nie stanie. I po drugiej stronie rzeki jednak trzeba będzie przejść. Nie chcę tam przez te bezdroża iść, no bo tutaj zobaczcie, to nie jest... Tak bym musiał tutaj przekraczać rzekę, albo tu po tych... Nie, nie, nie. To ja wiem, że tutaj te rejony to są rejony kotów szablozębnych, z którymi niekoniecznie chciałbym się w tym momencie spotykać, także... Lepiej nie kusić losu. Idziemy w stronę mostku i pójdziemy sobie... no to tym brzegiem rzeki, no zachodnim brzegiem rzeki i tyle. Dobra, automatyczny i cwał. Polecimy sobie cwałem. O, jest jeszcze jedna jakaś jaskinia gdzieś tutaj, no ale to wszystko po drugiej stronie rzeki. No w tamte rejony może też mnie poprowadzi kiedyś jakaś misja.
Ale tutaj też coś będzie, widzę. Też coś tutaj będzie. Dobrze, no to chyba trzeba będzie to odwiedzić. To miejsce. Jest tutaj zejście, jest nawet, tak, jest nawet tutaj ten taki kamień milowy, jakby on zawsze jest przy takich pomniejszych rozdrożach. Wilka tutaj mamy. Dobra, no wilka trzeba będzie pokonać, bo on będzie mnie tutaj teraz... Tak, od razu, dobrze. To wszystko, tak? To wszystko, dobra. Schowam. Są tutaj świetliki. Ze świetlików się robi mikstury. Czy pochodniki. O, z nich się robi mikstury życia też, między innymi. No to już jest ta pora, kiedy one wylatują. Także, dobra, jeszcze raz. Może ja tutaj na konika wejdę, bo do tej jaskini troszeczkę jest. Nie chcę mojego wierzchowca zostawiać w takim miejscu po prostu. Gdzieś. Tak, o. Dobra, tutaj jest wejście do jaskini. Zostawię go przy samej jaskini. O, może tu. Ma tutaj w pobliżu trawę, więc... Okej. Okay. Jaskinia skrzącej mgły. Klimatyczna nazwa, no nie powiem. Dobra, wyciągam łuk. Od razu na dzień dobry skradanie, szybki zapis i lecimy. Jeszcze są tutaj grzyby, więc... Kolejna bardzo wilgotna jaskinia, można by powiedzieć. Jaskinia skrzącej mgły. O, tutaj już będzie ciekawiej. To są takie jaskinie, w których mogą być falmerowie. O ile kojarzę jaskinie poronień, to właśnie było coś podobnego. Tak, tu będą falmerowie. I przede wszystkim chyba haurusy najpierw. Czy to jest tylko... to był tylko ten szczurek. Kretoszczur, czy jakoś tak. Nie, kretoszczury to chyba nie to uniwersum. Dobra. No nie wiem, czy tak. Tu chyba będą... falmerowie. Po tych proporcjach, po tych totemach widzę, to... Ślizgacz, właśnie, ślizgacz, tak jest. No, farmerowie, no, czyli może być tutaj grubo. Może być grubo. Oni właśnie, jedząc chyba te świecące grzyby w tych jaskiniach, tak się stali ślepi bardzo. To jest farmer. Udało się tym razem. Zobaczmy, czy on tutaj mnie namierzy. Przede wszystkim, czy zdąży. Zanim go nie ustrzelę i nie zniknę mu, bo oczko się już zamyka. Jest. Dobra, tego się udało zabić. Był tylko jeden, na razie. Jakąś pułapkę jeszcze nadepnąłem. Albo uruchomiłem po prostu. Łoj! Oj, tutaj chyba będzie większa troszeczkę ta jaskinia niż się wydaje. Przynajmniej niż się wydawało. No ale falmerowie są... Jest kufer. Rubin, złoto, dobra. No ale falmerowie są takim celem, który jest dosyć wymagający. Coś tutaj jeszcze mamy. Tylko jakiś namiocik zwykły. Dobra, zamkniemy bramę z powrotem. Albo nie, zostawię otwartą. Gdybym się tutaj miał zgubić, to będę wiedział, gdzie byłem. Ok. Jeden z tych falmerów. Falmerska strzała. Łuk. No łuk to ja wiem, że jest akurat dobry. Moja strzała. Słaba, powolna trucizna. Jakieś tam trucizny jeszcze mam, ale jest tu pochodnika i ucho falmera również wezmę. Mączkę kostną także. Dobra. Dobrze, którędy by tu iść? No, ale nie, chyba tylko tędy się da. A może jednak ta jaskinia nie jest taka duża, jak myślałem? A zaraz, zaraz. Tu nie wierzę, że to jest taka coś małego tutaj. Jestem teraz po prostu wyżej. Chyba.
chyba jeszcze jakaś odnoga dodatkowa. Albo się mogę mylić. No przecież, oj, zawsze się mogę mylić. Aj, kurde. Przyczajony, a on jest mocny. To jest gość. A, chociaż nie aż taki mocny. Dobra, udało się. Nie zauważyłem gościa, no. Jak oni teraz wyglądają? Bo oni mają teraz tekstury 4K. To znaczy ja im oczywiście tutaj kostur błyskawic, a wezmę. Ja je oczywiście tutaj zaaplikowałem te tekstury, no ale to jest na tyle ciemno, że nie można się za bardzo delektować tą jakością. No nic, idziemy dalej. Bo jak się nie mylę, to przyczajony nie jest jakby przywódcą, a czy jakby bossem w danej jaskini. Coś tam słychać, ale to chyba... Następny poziom tej groty. No tutaj już może być ciekawie. Zobaczymy. Czy ktoś tutaj będzie? Tak, tutaj na pewno ktoś będzie. Pytanie, czy tylko Falmerowie, czy Haurusy również? Bestie przez Falmerów udomowione. Tutaj, tu jest jakby posterunek zwiadowcy, więc tu trzeba być naprawdę cichutko. Przyczajony, dobra. To jest zwykły. Okej, już nie widzą. Na ich łuki trzeba na pewno uważać, bo oni... Czy generalnie też ich broń jest taka... No proszę. Może być mój koniec. Tak, tak, tak. Niestety. Nie tym razem. Ja to troszeczkę źle rozegrałem, bo ja powinienem puścić jedną, drugą strzałę jak najszybciej. Bo oni są cholernie... Cholernie celni, ci przyczajeni. Ja zapomniałem o tym, tak szczerze mówiąc, bo faktycznie tutaj ci Falmerowie są... Ci zwłaszcza, co strzelają z łuku, są bardzo celni. Nic, no trzeba będzie... skorzystać, troszeczkę sobie ułatwić. Paradoksalnie znana reakcja toksycznej właściwości, destylowanie nie będzie łatwe. Aha, to jest krew trolla. Ja tutaj coś miałem. Zabójcza trucizna. Chociaż nie, troszeczkę szkoda aż takiego czegoś. Wywar cenny, no to jest to, co... To tak, spowolnienie, o. Spowolnienie dam na tego starczą. A tamtego normalnie uderzę zwyczajnie. Oni tak jakby są w takim letargu teraz. Tak, dobra, on będzie teraz spowolniony. O, i wykryli mnie. No, to jednak moja strategia poszła w łeb troszeczkę. Ale moment. Wrócili. Dobra. Udało się. Oj, tutaj jak on mnie trafia, to jest naprawdę przerąbana sprawa, powiem wam. No niestety. Ach. No niestety. Do 3 razy sztuka, mówicie? Zlekceważyłem ich, bo mi z tym z tymi pierwszymi mi poszło za łatwo po prostu. A więc tak, spowolnienie, bo to mi nie zaszkodziło właściwie, to znaczy jemu zaszkodziło, mi nie. Zrobimy tak. Istoty i ludzie na maksymalnie 5 poziomie. No nie wiem, czy oni mają 5 poziom, czy nie wyższy czasami. Więc nie wiem, czy jest sens, zapiszę, żeby tutaj krócej iść i już mieć załadowany łuk. Czy oni przypadkiem nie mają wyższego poziomu, bo to nie jest takie w kij pierdział ich zabić. Chyba, że najpierw może tego przyczajonego spowolnie. Tak będzie najlepiej. Proszę, jak ładnie dostał. Okej, teraz możemy się bić. Ale moment, nie czaj się tak, kolego.
spadnij, no. Oj, chwila. Nie, chyba też nie tym razem, co? Aj, kurczę. Dobra, teraz mi się już uda. No teraz już musi być, nie ma wyjścia. Nie, bo ja to chciałem zrobić troszeczkę tak... Oj, moment. Nie tak szybciutko. Jedna. Druga. Aj, nie trafiona druga, niestety. No nie, te strzały to jest po prostu... To jest zabójstwo, masakra. To te duchy Gauldura mi aż tak w kość nie dały, powiem wam szczerze, jak ci farmerowie tutaj, ta dwójka. Nie, to trzeba zrobić raz a dobrze. Trafić raz a dobrze, naprawdę. W łeb. Okej. Dobra, udało się. Teraz ten. No nie no. Za wolno, zdecydowanie za wolno. Ach, dobra, zmienię może truciznę. Myślę, że to będzie lepszy pomysł. Trucizna strachu nie. Przewlekłe osłabienie zdrowia. Ha, już jest zatruta broń. No to będę musiał w takim razie wejść tutaj szybko w menu i sobie zatruć od nowa. Chyba, że najpierw spróbuję tego zwykłego Falmera, jak wcześniej mi się to udawało. Jeżeli mi się uda, oczywiście. Dobra, i teraz obaj mnie wykryli. Okej, okay, ten jest załatwiony. Dobra. Niedogodne jest tamto miejsce do walki, jak dla mnie. Odleczam się troszeczkę. Ale chyba on tutaj też do mnie nie chce zejść. W takim razie przewlekłe osłabienie zdrowia. Nie trafił, pięknie. O to chodziło. I on teraz się wykrwawi praktycznie. Tak jest, o to chodziło. Trzeba używać częściej trucizn. Ja muszę o tym pamiętać, bo... O proszę, już tyle strzał zużyłem. Bo to jest naprawdę dosyć ciekawe i istotne, zwłaszcza kiedy się troszeczkę ten poziom trudności zwiększy. Okej, dobra, strzał poszukiwacza, słaba trucizna może być, tarczę mam. No, ale jeszcze jakiś łup by się przydał. No i tak w ogóle to pytanie, czy to już jest koniec tej jaskini. To jest jakaś martwa koza. Tu jest jedna z moich strzał, którymi nie trafiłem ewidentnie. Tutaj są co? Kokony Haurusa. Troszeczkę złota. Jeszcze można schodzić dalej, jak widzę. Oj, coś czuję, że tutaj... Tutaj zabawię. Zaraz, moment. Tylko pytanie, czy ja tam... A, jest zejście na dół. Dobra, to dobrze. Jest zejście na dół. Jest tutaj zejście na dół. W porządku. Czy to będzie jakiś skrót? Nie. Coś tutaj mi się nie podoba. Coś mi tutaj nie pasuje. Kolejny korytarz prowadzący pewnie do jeszcze. Tu już są jaja Haurusa, więc tutaj będą Haurusy raczej. I tu już mi tak pewnie łatwo nie pójdzie, ale zaraz, ja to miejsce... Oj, Haurus. Potężny Haurus. Coś czuję, że na Haurusie tutaj się nie skończy. Kąsa mnie co prawda słabo, ale nie był sam. Strasznie mnie wykrwawiła teraz ta trucizna. Dobra.
A to się kurde znalazłem. Znalazłem jaskinię akurat Falmerów. No akurat Falmerów, dobra, moment. Trucizny. Przewlekłe osłabienie zdrowia. Bo to dało całkiem dużo. Wyciągam łuk. Jest Haurus. Trochę mnie widział. Zatruto mnie. Moment. Czy ja mam teraz odporność na magię? Nie, no tutaj też. Zabójcza trucizna. Wywar zaklinacza. No nie, 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 nie. Ekstrakt. Nie, to nie, nie, nie. To mi jest potrzebne do... Jest regeneracja. O, no to już jest coś. To już jest coś. Dobra. Mikstura celnego strzału. Może nie tutaj jeszcze. Jeszcze jeden, tak? Tak, jeszcze jeden będzie. O, to jest niesamowicie silna trucizna, to co oni tutaj mi dają. I to jeszcze w ogóle tak jakby... To jeszcze tak jakby, kiedy jestem zatruty, ich ciosy bezpośrednie takie wręcz są jakby jeszcze mocniejsze. On się tutaj wrócił. One się wracają tutaj. Nie chcą odchodzić od... Tutaj są jakby ich gniazda, one nie chcą się oddalać od gniazd. Chociaż teraz nie wiem, czy on mnie czasami nie zaatakuje jakoś znienacka. Trochę mnie to niepokoi. Zniknęli bez śladu. Idą. Wracają. Ale nie widzę ich. Co jest grane? Ciekawe, że jakieś tunele jeszcze mają. Jest, jeden. To jest ten sam. Ciągle. Oj. Dobra, udało się. Kolejny. Ucieka. Dlaczego tam ucieka? Ach, tak myślałem. Zaskoczyć mnie chciał. Dobra, to teraz tak. Ja tu jeszcze chyba mam. Jest mikstura uzdrowienia, dobra. Powinienem mieć jeszcze spowolnienie osłabienie zdrowia. Nie. Nie to, nie to. Dobra, jeszcze zatruję sobie łuk śnieżnym jadem. Niech będzie tak. Ok. I mieczyk. Podleczymy się najlepiej, bo to tutaj będzie bolało. Jest. No, ostatni. Ta jest. Jeszcze jeden jest gdzieś tutaj. Jak widzę. On jest gdzieś tam schowany. Jakbym go spłoszył? Jest gdzieś tutaj, moment. Gdzie chyba? Falmer! Przyczajony, dobra. No, tutaj to już nie ma co. Nie ma co tutaj się zastanawiać. Czy niewidzialność zadziała? Działała. Działała do jakiegoś czasu. Kurde! Uff, cholera jasna. I co, Haurusy dalej, tak? Ach. No jasne, że Haurusy. No nic, dobra. Przewlekłe osłabienie zdrowia. Koniecznie. Koniecznie tak.
Dobra, tutaj będzie ten jeden. O, udało się zaskoczenia przynajmniej. Teraz mnie już wykrył. I ucieka. On idzie po prostu braci. Czy coś takiego, ale widzę, że on... Ten nie trafił na szczęście jeden. One chyba tak tymi swoimi zębami strzykają, jakby wołały pomocy, coś takiego, ale to ja się tu zablokowały oba. Oj. No jeden jest prawie martwy. Dobra, udało się. Gdzie? Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Dobra. Tym razem poszło łatwiej jakby. Teraz pytanie, ten trzeci to jest farmer, czy to jest... Czy co to jest? To jest chyba nie, Haurus jeszcze. No, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, uciekaj, daleko nie uciekniesz. Gdzie jesteś? Tu jesteś. O cholera, grubo mnie tutaj widzę, pokąsał tym razem. Teraz tak, mikstura pomniejszego i uzdrowienia dwie może. Dobra, anuluj. Dobra, póki nie natrafię na tego Falmera, to ja może sobie wyciągnę truciznę z tego Haurusa, tak. Składniki też, bo tutaj są, tak, tutaj są naprawdę coraz lepsze. Dużo bardziej cenne są te składniki teraz. Zwłaszcza z Haurów. O proszę, wszystkie moje trzy strzały na niego zużyte. Zwyjmę sobie odpowiednią broń. I teraz tak, tego. Ten Falmer mnie chyba jeszcze tam nie wyhaczył. One może nie zdążyły te Haurusy tam dobiec jakby. Dobra, składniki. Jeszcze przeszukamy. Strzały, tak jest. No trzy strzały, to się wszystko zgadza. Jeden jest chyba gdzieś tam, ale dobra. Na razie nie będę tutaj... Tu jest ten jeden, dobra, moment. Najpierw tego może po prostu zniszczę. Trucizna szału. No to mi raczej nie pomoże. Zabójcza trucizna. Niekoniecznie. A spowolnienie. No on i tak jest powolny. Słaba trucizna. O, może być. Niech będzie po prostu słaba trucizna. Zdrowia. Teraz może mi się na czajanie uda podejść. Zapiszę grę. No i trzeba to będzie rozegrać z głową. Teraz tak, gdzie jest ten przyczajony, który aż tak daleko wyszedł, a którego teraz tutaj nie widzę? Gdzie on może być? Podejrzewam, że gdybym teraz strzelił z łuku gdzieś, to bym go, że tak powiem, ściągnął tutaj do mnie. Ale nie słyszę nikogo póki co. Moment, moment. Ha, ciekawe. Tu jest jeszcze zejście na dół. Jeszcze słychać też jakieś Haurusy gdzieś. Jest tutaj kufer. Złoto, strzała poszukiwacza, mikstura obfitej magii. W takim razie biorę wszystko. Tam było zejście na dół. Jestem ciekaw, czy to było zejście... Gdzie ono prowadziło tak właściwie. Tutaj jest kolejny jakiś szerszy korytarz. Spadamy. To tutaj jest ogień. Oni nie powinni chyba... Oni powinni unikać ognia jakby. A nie, jednak nie. Przecież nie, coś tam unikał. Dobra, pierwsza jest zaskoczenia, druga też.
Pięknie, udało się zabić go. Fuh. Zanim w ogóle zauważył. Przejście do jakichś ruin. Jest falmerska strzała. Ucho falmera, dobra. Białe kapelusze również. To są chyba dwemerskie ruiny. Oj tak. Oj tak, tak, tak. Wejście przynajmniej. Tutaj coś jeszcze... Wszystko jeszcze pracuje. To jest kolejny falmer. Ponury czyhający, czyli jakiś bosek. Rewelacja, po prostu super. Dobra. Ginżesz, ponuraku. Ale nie było tak źle, no nie było tragedii. No powiedzcie sami, że nie było tragedii. Nie było tragedii, dobra. Tutaj trzeba cały czas mieć coś na tym łuku, naprawdę. Więc tak, może by tak powolna trucizna? Nie, po prostu słaba trucizna. To powinno wystarczyć, spokojnie. To mi powinno wystarczyć. I powolutku. Tak, żeby mnie tutaj nikt nie usłyszał. Jeszcze sobie tutaj zapiszę grę. Jest. Dobra, trzeba tutaj być precyzyjny. To jest jeden. Drugi. Trzeci. Cholera, co to jest? Centurion. Tu się chyba w jakieś oczy celowało, tak? Wykrył mnie, dobra. Czy to jest ogień? To czym on do mnie próbuje strzelać? Ja mu coś robię w ogóle? Dostał. Ciekawa sprawa. No, chodź, chodź, centurionie, chodź. Chcę w ciebie trafić. Ale nie mogę. O, prawie mnie zamroził. Zamroził albo ugotował, czy to było para, czy co to było? No pięknie, pięknie, no po prostu pięknie. Ja chyba przez przypadek w tego centuriona trafiłem, dlatego on wyszedł w ogóle. No chodź, panu raku. Ta. Teraz tak samo. Dobra, tutaj trzeba teraz spieprzać. Żeby on tej pary sobie nie zdążył poużywać. Czy on tu wyjdzie? Idzie. Dostał jeden. Kolejny. Dobra, spieprzamy. Chyba mnie nie sięgnął stąd. Nie, nie sięgnął mnie. Tym razem nie dostał. No, chodź, chodź. Dawaj łeb. Dawaj ten durny łeb. Dobra. Dobra, jest. Tym razem poszło. No coś tak pradawnego, to ja dawno nie atakowałem.
Coś tak pradawnego to ja jeszcze na mojej drodze nie stało. Jakieś pręty, tryby. No tak, to jest generalnie strzała egzotyczna. Ło. Szafir. Nic, no wezmę to. Ten rdzeń, olej. Olej też wezmę, bo to widzę ma nawet właściwości alchemiczne. No ciekawe. Ciekawe przygody mnie tutaj spotkały dzisiaj. Po drodze do mojego kontraktu, do mojego celu. Tu taka jest zakrzywiona trochę jakby percepcja, bo mam wrażenie, jakby tak krzywo było tutaj. Pewnie jest, no ale... Dobra, teraz tak, gdzie jest ten... Tu jest ten ponury. A ja już go rozebrałem. Dobrze. Zapewne coś tutaj po nim zostało. Jaja Haurusa, dwa merskie tryby, falmerski miecz, żyroskop. Nie wiem, kurczę, może to będzie mi do czegoś potrzebne. Tak się zastanawiam, czy zbierać te dwa merskie rzeczy. One są dosyć ciężkie, żeby takie teraz zbierać po prostu raz po razie. To jest jakaś komoda w ogóle? Trochę złota, złom i złom. Wiem, że to można przetapiać, kiedy się robi dwemerskie kowalstwo, no ale... O, coś tutaj jest. No ten srebrny naszyjnik może nie jest jakiś... Ale tutaj ta zbroja łuskowa zniszczenia jest całkiem niezła. No nic, dobra. Łowy były całkiem owocne w dzisiejszym odcinku, a tutaj jest tak ciekawie, że naprawdę aż się prosi, aby uwiecznić ten moment na grafice. No ale nic, dobra. Kochani, jak widzicie, czasami tak to jest z tymi odcinkami Skyrima u mnie na kanale, że jest jakiś plan, no ale plan to jest jedno, a realizacja to jest drugie. Także może w kolejnym odcinku dotrzemy do celu mojego kontraktu wydanego przez Muiri. Czyli do Alain? Kurczę, no nie jestem w stanie... Alain, dobrze mówię, Alain Dufont. Tak, do Alaina Dufonta. Może uda się dotrzeć w kolejnym epizodzie Skyrima u mnie tutaj w przygodach Derwana. Dzięki wam wielkie za uwagę. Bywajcie, do zobaczenia.